Cześć! Dwie Wiktorie, jedna w lustrze, a druga tutaj. I pan Filip, razy dwa. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy z Wikusią i z Filipkiem. Powiem wam szczerze, że nie miałam cię w planach nagrywać, jakoś ostatnio w ogóle straciłam wenę, mam nadzieję. Idziesz? Znaczy, ja skończyłam, że straciłam jakoś ostatnio wenę, ale mam nadzieję, że jak będą wakacje, zaraz się zaczną, to będziemy nagrywać jakieś summer vlogi, tak? Z naszych wycieczek krótkich. No. I co, dzisiaj jakichś tam planów fajnych nie mam, raczej taki luźny dzień, ale jutro jedziemy na zakupy. Daniel potrzebuje kupić garnitur, mam nadzieję, że uda nam się coś fajnego kupić. A tymczasem idziemy odprowadzić Wikusię do... Przedszkola! No przedszkola, ona tutaj siedzi, w lusterku się, słuchajcie, przegląda. I wyobraźcie sobie, że ostatnio wkręciłam się w Vinted. Wcześniej jakoś tam coś zdarzyło mi się kupić, ale nic sprzedać, a teraz zaczęłam wystawiać trochę ubrań. Już nawet sporo tutaj sprzedałam. Co chwila coś dochodzi nowego, bo ciężko mi było tak naraz zrobić zdjęcia i to powstawiać. Ale jeśli byście byli zainteresowani, to tutaj macie nazwę. Filip, co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Bałaganisz jej. Wszystko, słuchajcie, tutaj rozrzuca. Musimy go tak pilnować. Nie wstawaj, bo baj zrobisz. I zawsze ucieka do jej pokoju. O. Chcesz jej tutaj popsuć wszystko? Aha, widzicie? Kierunek, pokój Wiktorii. Przyznam wam się, chwileczkę musiałam się zdrzemnąć razem z Filipkiem, bo dopadło mnie zmęczenie. Jakoś ostatnio bardzo wcześnie dzieciaczki wstają, a my później kładziemy się spać, bo oglądamy jakieś seriale. Ale to nic, raz na jakiś czas można. Idę teraz robić herbatkę, ale słyszę, że już Fifi ucieka, także biegnę za nim. Co już znalazłeś? Co ty już znalazłeś, co? Zeszyt Wikusi? Tak? Tak? Moi drodzy, wyszliśmy na spacer. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo powiem wam, że wieje dzisiaj. Jak możecie zobaczyć, Filipek tutaj sobie siedzi. I obserwuje, tak? Obserwujesz? A ja zmierzam w kierunku sklepu teraz. Kupimy jakieś przedeskąski, bo dzisiaj jest mecz. A Daniel z pracy prosił, żebym coś tam kupiła. No a później już odbierzemy Wiki. Na rączkę pieczątkę. A kto miał urodziny? Erwin, super. My już wracamy do domu. Wiktoria odebrana. Filipek zaraz idzie na drzemeczkę. Także kierujemy się do domu. W końcu udało mi się kupić dobrego arbuza i smakuje naprawdę przepysznie. Ostatnio jakiegoś miałam pecha, ale tym razem się udało. Kroję i zaniosę Wikusi. Ty też chcesz arbuzika? Proszę. Niam, niam. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w drugim dniu tego vloga. Wczoraj troszeczkę mało nagrywałam, ale spokojnie, dzisiaj to nadrobimy. Przyszłam jeszcze tutaj do lustra, żeby pokazać wam, co mam na sobie, bo za chwilę wychodzimy. A nałożyłam dzisiaj taką swoją bluzeczkę z Sinsaya, ona jest z tego roku, spodnie, o które miałam mnóstwo pytań ostatnio. I one również są z Sinsaya, ale kupiona chyba 3 lata temu, także na pewno już ich nie dostaniecie, ale są świetne, takie cieniutkie, przewiewne. I wyciągnęłam dzisiaj swoją torebkę. To jest torebka robiona własnoręcznie przez dziewczynę tutaj od nas z Hełma. Ja wam podlinkuję może na dole, w opisie. Jej Instagram, jeśli bylibyście zainteresowani. Ja tą torebkę mam już chyba 3-2 lata. Nie wiem, jakoś tak. I nic się z nią nie dzieje. Tak dzisiaj wyglądam. Zabieram was na zakupy. Jesteśmy już w drodze, zaszliśmy sobie jeszcze na kawę. Nie wzięłam okularów, co mi się nie zdarza. I teraz się męczę. Chcemy kupić garnitur. Jaki chcesz garnitur? Różowy? Biały. Biały. To ja sobie kupię czarną suknię i będzie perfekcyjnie. Dobra, może coś nam uda się znaleźć. Jak nie, to jeszcze później pojedziemy w inne miejsce. Zobaczymy. Why don't we go back to?
Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Zakupy zrobione. Daniel kupił garnitur, ale w sumie to nie od kompletu. Później wam pokażę, ale przepiękna marynarka lniana, więc na pewno nie będzie mu gorąco. Filip spisał się na medal. Słuchajcie. Cały czas spał, tak? Ja sobie też kilka rzeczy kupiłam. Na spokojnie pokażemy wam w domu. Teraz idziemy powoli po Wiktorii. Jeszcze zajedziemy do moich rodziców, bo mama ma dzisiaj imieniny. I jak zakup? Fantastycznie. Fantastycznie, prawda? Ale będziesz przystojniak w takim ubraniu. Będziemy robić fotki na weselu. Coś wstawimy na Insta, nie? Może nagramy. O, może coś nagramy. Widzicie? Widzicie, Daniel chętny na nagrywanie, także coś dla was nagramy. Już powiedziałeś, mam nagrane. Jesteśmy już w aucie, jedziemy jeszcze wysłać dla was paczki z Vinted. Znaczy dla was, nie dla was, nie wiem kto zamówił. Zobaczcie, Wikusia ma nowy fotelik, bo jest już. I had a feeling you'd come back and save me from all my slip-ups and mistakes. Filip, kumpla spotkałeś? Halo. Halo! Widzicie, jakie kumple? Od małego. I Ania. Spontaniczne spotkanie. Tak, dziewczyny tam biegają. A gagatki siedzą i zajadają. Rożki. Siedzą, póki siedzą, później już będą biegać. Zobaczcie, jakie mam dziecko nowe. Bliźniak. Bliźniak Filipa. Tak? Jedziesz z nami? Okulary mam, no. Możesz palcować, tak. Fajne mam dziecko? Wracamy do domu. Zdrówko. Nareszcie jesteśmy w domu. Od razu pokazuję wam, co takiego dzisiaj kupiliśmy. I zacznijmy od garnituru, bo tak naprawdę po to poszliśmy głównie. Wszystko było oddzielnie kupowane, nie w komplecie. Taka właśnie marynarka lniana. Koszula w takie liście. I do tego Daniel dobrał sobie taki kolor spodni, pasek. Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Jeśli natomiast chodzi o moje zakupy, to kupiłam dwie pary spodenek w Sinseju. Takie z wyższym stanem. One są troszkę na mnie tutaj może przyszerokie, ale ja właśnie nie chciałam, żeby one były bardzo opięte. To jest rozmiar 34, tutaj macie metkę. I drugie również z Sinseja, to też są z takim wysokim stanem. Piękne są, szczególnie do białej bluzeczki. Tak one wyglądają. Nogawki mają takie, wiecie, luźniejsze. Również 34 i tutaj metka. Do tego dwie bluzeczki. Ta jest na lewą stronę wywrócona, ale to nic. Ta mi się bardzo spodobała. Jest taka dziewczęca. Kosztowała 29 zł. Metka. Przepięknie wygląda właśnie do spodenek z wysokim stanem. Myślę, że do spódniczki też by wyglądała ok. A druga to taka, wiecie, zwykła, na ramionczkach. Klasyczna bluzka. I na koniec taka długa sukienka z New Yorkera. Taka, wiecie, wąska. Ona była za niecałe 50 zł. Wiecie co? Ja chyba zmierzę i pokażę wam, jak ja w tym wyglądam. No i zapomniałabym oczywiście coś, czego zawsze braknie, czyli zapas skarpetek. Po pierwszą zmierzyłam tą sukieneczkę. Zobaczcie, ona jest tak... No, jeszcze za kolano, ma tutaj takie rozcięcie, pięknie wygląda do opalonej skóry. No i jest na ramionczkach, będzie mi na pewno w niej zawsze wygodnie, jest prążkowana. Bardzo mi się spodobała. I myślę, że dla dziewczyn, które są w ciąży, będzie fajnie podkreślała brzuszek. I teraz zmierzyłam te spodenki, one mają naprawdę fajny kolor, taki oryginalny. Do tego tą bluzeczkę, fajny, wysoki stan, naprawdę sporo ponad pępek. I są naprawdę bardzo, bardzo wygodne.
nie krępują ruchów. No kieszonki mają takie średnie, bo one są małe, ale przeżyjemy to. Ostatnia bluzeczka, zwykła, klasyczna, nie ma co wtedy mówić. No i spodenki, one są również z wysokim stanem, ale nie tak wysokim jak te poprzednie. Wszystko co kupiłam dla siebie. Idę teraz myć Filipa, ogarniać Wiktorię i za chwilę będziemy kłaść ich spać, bo naprawdę cię bardzo, bardzo wcześnie wstali. Taki zasnęły, jeju, dzisiaj nie było tak łatwo, no ale bywa i tak. Teraz idę się myć, bo już widzę, że jestem rozmazana i zacznę montować dla was tego vloga. Może jutro kolejnego zacznę nagrywać, nie wiem, na pewno na weekend coś nagram, bo Daniel ma wolne i mam nadzieję, że jakieś coś zaplanuję fajnego. Wiecie co, ja już jestem chyba zmęczona, bo nie wiem co mówię do was. Ostatnio zrobiłam sobie też nowe paznokcie i to są paznokcie żelowe Halo Ostrość. O, taki zwykły, zwykły French. Ja takie paznokcie lubię najbardziej. Najlepiej się w nich czuję. No ale dobra, nie o paznokciach. Żegnam się z wami. Może jutro też coś dla was nagram. I co? Widzimy się niedługo. Pa, pa!